Twitterową do oporu, Anonimowa. Gdzie... Ostatni donate na dziś bolece w Melange wpłacił 10 zł. Zajebiście cię szanuję za to, że mówisz, że radykalizm nie ma sensu i fajnie jest wyjść z banki informacyjnej. Mało jest takich głosów. Dziękuję ci pięknie, Anonimowa. Pozdrawiam cię serdecznie i miłej zabawy. No więc wracając, jeżeli miłość ma swoje preferencje, no to niech ma swoje preferencje, niezależnie się z szalony piątek wieczór wpłacił 10 zł. Chyba w dniu 25 urodziny odblokowałam sobie kurę domową. Właśnie siedzę w kuchni i z zachwytem patrzę, jak mi chleb rośnie. O Jezu, ja wczoraj miałem dzień gotowania, pierdolce dostałem, no nie? Miłość to piękna rzecz. Reżyser z życia wpłacił 10 zł i 1 grosz, a ja się pochwalę. Mimo totalnego lęku przed wyjazdami pierwszy raz w życiu wyjadę w tym roku na wakacje, a jestem no to miłej zabawy. Będzie pewnie ciężko na chwilę odciąć się od mindsetu pracy, bo tak jest zawsze jak się zadługuje. Ja bym teraz miał gigantyczny problem z wakacjami. Miłość to tak piękna rzecz. Pracować, no ale życzę, żebyś tak nie miał. Mackas wpłacił 10 zł. Noc sponsoret, ale zakochałem się w tym bar. Po prostu chmiel 3 mogę przez weekend przygotować szoty z Lisa, tylko daj zielone światło i opisz na ik. Postaram się jutro z wami podzielać. Mam już w końcu nagrane filmy na zapas, więc można jakoś pracować. No miałem spół z Robertem Pacotem, dlatego potrzebowałeś. Dostałem ostatnio od widza, który z zawodu między innymi pracuje w mięsnym, czy coś takiego, przepraszam, kaskę na to, żeby spróbować steka wagyu. Więc... Gratulacje użytkowniku. Kliknij OK, aby wydać nagrodę. Zamiast to będzie ją ktoś inny. Tak? Przepłaczasz mnie, jeżeli nie piszesz nic, po prostu wysyłasz kasę. W takich ilościach. Dziękuję bardzo. Możesz coś napisać następnym razem od siebie. Chętnie cię wysłuchamy. O Boże, dziękuję. Także wracając, dostałem od widza kasę zadedykowaną, żebym koniecznie spróbował steka wagyu. I zrobiłem steka wagyu. Jak ktoś nie wie, no to chodzi tutaj o takie japońskie mięsko, które jest kuresko ekskluzywne i drogie. Za steka 200 gram zapłaciłem 270 zł. Ale wszystko jakby od donatora, więc no, byłbym chujem, gdybym go oszukał i tego w ten sposób nie zrobił. Dlatego oczywiście za każdym razem te pieniądze wydaję wyłącznie na dach. Ale w tym przypadku nie wydałem na dach, wydałem na coś innego. I powiem wam. Jest to turbo ciekawy smak, ekstremalnie ciekawy smak, ale czy tak prywatnie na co dzień bym był w stanie wydawać prawie 300 zł na steka? No absolutnie nie. Jak komuś na to stać i naprawdę jest w stanie taką kasę wypierdalać na codzienny obiad, no to prawdopodobnie nie wie się, że to robisz, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo wysokiej jakości jedzenia. Jan Bartek, ale dzieci wpłacił 10 zł i 1 grosz. Masz Dominiku z dodatkowym zerem. To jest moje podsumowanie tego donuta. Więc miłość to piękna rzecz. Rozumiem ludzi, którzy mają miliony na koncie, jeśli zbudują na coś takiego. Poza tym, że mam tylko atencję, a na tym jej zależy najbardziej. Zaraz to przeczytam spokojnie. Pragniętego, lojalnego, no i wpadło na wiksę. Dlatego właśnie była w tym relacji. Ja się pogodziłem z patentem, postanowiłem, że zakończymy relację. No i wróciła jakby do statku matki. Ale wiecie co, miałem tak obsraną dupę, jak robiłem tego staka, że go spierdolę, żeby sobie nie wyobrażacie. Ja przed tym umiem, wydaje mi się, robić rzeczy w kuchni, ale przed tym oglądałem się tutoriale, że na pewno wszystko zrobię dobrze, bo jak coś spieprzę, to się załamie. Cześć wuja, dziś lepiej w głowie. Ostatni strzał nadrobiony. Wróciłam z pracy, jest stabilnie, trzy, pamiętajcie o wodzie, bo ten upał to piekło. Tak, pijcie dużo. Ja naprawdę jestem cichowidzowie? Stąd moje pytanie, jak to jest podpierdolić dziewczynę swojemu? Ten koleś od Elona wpłacił 30 zł. Dziękuję. Dobre gotowanie, nie idzie dzisiaj. Będę później. Ja nie kolę pleców i jestem z tego dumny i XDM. Hahaha, steak wagyu, bardzo jadłem, polecam. No, jesteś drugą osobą na tym streamie, która to jadła. Ekspertowanie. Jak to wygląda? Teraz tak na poważnie. Ja rozmawiałem, to oczywiście nie była prawda, to co przed chwilą mówiłem. Z większością osób polubiliśmy. Pytałem Roberta, czy nie ma nic przeciwko, jeżeli by poprowadziła wspaniałe wywiady. Kasia się rozchorowała, bo tam była na jakimś tam stepem, coś tam złapała. I Kasia oczywiście powróci, ale właśnie wzięliśmy fiksę też i jak się sprawdzi, to zaproponujemy ci dłuższą współpracę. Powiedz wprost, Kasia zakrała mordę i nie przyszła dzisiaj na wywiad. Nieprawda. Znaczy, prawda, że coś tam się jej wydarzyło, ale. Uraz, to ale mimo wszystko wolę wytłumaczyć, że ty już byłaś ugadana, że będziesz na wspaniałych wywiadach, zanim Kasia mi powiedziała, że nie jest w stanie przejść na konferencję. Widzowie, że dzisiaj jest Hagi Magi Stream? Och, jak my dawno na dach nie zbieraliśmy. Nikt to tylko potwierdzenie twoich słów, uśmiech poza tym. A, pięknie, dziękuję. Kłaniam się niziutko, szeryfie, bo złacany. Zbierający. Bo złapała COVID-a. Okej, rozumiem. Teraz tak z innej beczki. Czy nie męczycie już wtedy z Konopskim? Uje. No to po chuj ją prowadzisz. Nie, no proszę, wiem, że Kasia na prowadzącą, moim zdaniem prowadząca jest właśnie dobra. Że totalnie, szczególnie, że patrzy na to, że to jest kanał, z tego co rozumiem, Sylwestra Wardęgi. I ona totalnie jakby nie stresuje się tym, bawi się tym, jeszcze przytłacza go wręcz miejscami pytaniami, ale totalnie gdzieś ma w tym luz. Okej, czasami potrzeba dziennikarza, który jest totalnie profesjonalny i chłodny, takich też potrzeba i to potrzeba w większości, ale jak to jest formułka, proszę was, gdzie oni robią wywiady po napierdalaniu się po ryjach przez miłość, nie zajmowali napierdalaniem po ryjach, no to właśnie takich osób potrzeba. I wpłacił 10 zł. Bo moim zdaniem nie zajmie. Jeszcze w te pidadbot. Panowie, dużo dziewczyn lubi, teraz trochę ciała. Nie wstydźcie się siebie. Ale to jest o mnie? Ja jestem szczupłym bykiem. Pijany, ale biedny, wpłacił 10 zł. Pozdrawiam cały Avis, ostrałam swoją kobietę wspaniałą, przez którą muszę żyć z odratowanym wróblem pod jednym. Ej, to jest swój wholesome, pozdrawiam cię, ampersand, podkreślenie ampersand. Buziaczki dla was. Ona ma super temperament? Tak, ma zajebisty temperament. Miłość to jednak piękna rzecz. Koda, witam wuja. Kropka, chciałam tylko powiedzieć, że miałam ostatnio 18 urodziny i wypiłam zdrowie wuja. No kurwa. Płacił 10 zł. Ja to jest też mój pierwszy donate. Chciałam poprosić wuja, czy może pozdrowić mojego chłopaka, Eryka. No jasne, że tak. Także zdrowia dla ciebie i ściskamy tutaj też Eryka, szanownego. Wszystkiego dobrego dla was. Gratulacje użytkowniku. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę. Zanim to będzie ją posiłek. A japoński dzień tak, pijam na cały dzień, człowieku. Co to? 140 za butelkę. Wiesz, ile to jest dla mnie pieniędzy? Kurwa. Płacił 100 zł. Japoński stek był. Masz na japoński. Nie no, piłem dwa razy japoński dzień. Przepyszne. Dziękuję, deplony. W ogóle ciekawostka. Chciałem kupić sobie dżin i się zająłem, bo to było napisane dżin roku. No nie? I powiem tak, to nie coś, co się wpłacił 10 zł. Lubię kogoś, jednak wątpię, że są to odwzajemnione uczucia. Jak to przepracować? Czasami nie trzeba. Nie odcinać, bo to najlepszy przyjaciel. Wiesz co, jeżeli to jest takie uczucie, więc czasami trzeba się po prostu pogodzić z tym, że nie ze wszystkiego będzie miłość życia. Miłość to strasznie boli, ale po prostu trzeba mieć w głowie, przygotować sobie taki scenariusz, że po prostu nie wszystko musi się okazać miłość. Ale trzymam się, żeby więc trzymajcie się tam. No, proszę bardzo. Nie wychodźcie z domu bez trzymaj się daleczka. Dobra, wracając. Kupiłem sobie dzień roku i podniecony biegnę do domu, że kupiłem sobie dzień roku, no nie? Kurwa, dzień wygrał tytuł dzień roku, bo napisane na półce. Dzień roku, no nie? Na opakowaniu dzień roku. Zaniosłem to do domu i dopiero moja dziewczyna uświadomiła mi, miłość że ten dzień roku to nie jest rzecz dzień roku, to jest japońska firma, no nie? Jest, i trata tak je. Budby całsa ją believe it. Your phone, some thing true about yourself. Wpłacił 10 zł. Happiness is the most insidious prison of all. Do you speak Polish? We are in Poland, kurwa. Greatest country, greatest patriotic stronghold of Europe. Stop Turkey, stop Moskow. Spokojnie, spokojnie. Jak będziesz chciał, zaproszę cię na swoje ćwierćwiecze. No ćwierćwiecze to tak 18, to ja bym.
Miło się tak każesz. Kurwa, zajebiście, że się gratuluję ci bardzo. 10 zł. Dziękuję za les z środy. Licencja to broniony na piateczkę. Zajebiście. Pieniędzy. Nie, nie, wiesz, no, niektóre, wiesz, jest jakiś charakter, że tak samo Ikonowskiego to ciągnie i mnie. Miło się tak każesz. Muszę tu odpowiedź, muszę tu odpowiedź. Reżyser z życi wpłacił 10 zł. Skoro taki japoński ma odtwarz na najtańsze japonki z biedry uśmiech. A weź mi ktoś wyślij 2 miliony na dom w Japonii, to będę miał już komplet. Proszę, miło się tak każesz. No, wy macie dużo pieniędzy, ja nie mam. Deplany płacił 10 zł. Ok, od niedawna w kefie nowy japoński pojak jest 250 zł. Jeszcze nie próbowałem, ale drogie dobre, wiadomo. Powiem ci, że do jakiejś sumy tak mam, no nie? Że powyżej jakiejś półki już trzeba być moim zdaniem koneserem, no nie? Że nawet z winkami czy coś. Że jak już masz, powiedzmy, możliwość kupić sobie winko za 50-60 zł, to na dobrą sprawę to już są tak, tak zajebiste butelki, że o ile nie masz jakiegoś konkretnego kuźwa wina marzeń, to tak naprawdę każdy cię praktycznie zadowoli, że ktoś ci pomoże jeszcze dobrać. No i tak na was miało, ale już mam jeszcze taką rzecz. 10 zł wpłacił 10 zł. Ogadam twojego streama, podczas gdy w pokoju obok kłócą się pijani stary z wujkiem o polityce. Pozdrawiam wszystkich. Prawdziwa polska experience na chacie, co nie? Bardziej łapiemy za słówka niż za jakieś potężne argumenty. No tak, no bo tych argumentów nie przypomina, teraz każdy pilnuje... Miło się tak, piękna rzecz. Kontrastowe podkreślenie wpłacił 10 zł. Ja się chcę pochwalić, że po prawie 15 latach mogę powiedzieć, że jestem na serio szczęśliwa. Jutro wychodzę za mąż. Możesz wpaść na cele. O Jezu. No nie no, kolejna para tutaj nam po prostu się obrączkuje. Ja nie mogę z was, kochani jesteście. Wstawcie koniecznie zdjęcie. Miło się tak, piękna rzecz. Reżyser z życi wpłacił 2 miliony, wpłacił 10 zł. Proszę, na dom w Japonii. Nie, no czy mamy na czacie jakiegoś pijanego kurczyka, żeby ktoś to zrobił na serio? No nie, jest takie po prostu grzebanie w przyszłości. Przy czym Konopski ma po prostu więcej pieniędzy do grzebania niż ty. Tetsuno z życiem, płaci 10 zł. Nie musi być 2 miliony. Ampersand kwot średnich nawiedzonej kwot. Domy w Japonii chcą płacić. A tam nie jest tak, że trzeba wczoraj płacić na odnowienie jakichś podatków, innych rzeczy? W sensie, no bo ja dłużej na YouTube, więc on ma większe pole manewru. No tak, no, ale to też mi przyniosło, zobacz, dzięki Konopskiemu wszystkie sprawy, kiedykolwiek ktoś mógł na mnie wyciągnąć w przyszłości. Miło się tak, piękna rzecz. Już tutaj on wyciągnął, więc też to jest takie oczywiste. Losens wpłacił 10 zł. Kiedyś piliśmy z ojcem Wintaga z Petburgundiera za 430 euro. I powiem tak, korek to był główny smak, ale było pyszne. Ja bym tą butelkę stłukł, jeszcze szkło wylizywał, żeby mi było szkoda tych ojrosów. Przecież tam kuźwa prawie, że kropelka kosztuje 1 euro. Przecież wręcz. To już pranki przed 10 lat jakieś były, co tam jeszcze było? No ten znaczek. Znaczek, to też rok 2015 temu. No czyli, ale tak ogólnie, no to żałujesz czegoś z przeszłości, jakichś błędów? Nie, no to oczywiście, no to przede wszystkim żałuję Buxmana z moich filmów. Ale to, przepraszam, że żałujesz, że teraz... Kurwa, graf mi wysłałeś, ja to chciałem chwilę na streamie odpalić. O Jezus. Graf mi wysłał, że ktoś na Allegro sprzedaje. Czekajcie, bo muszę tutaj wysłać się szybko Nadzi, żeby mi zrobiła misję bojową. Graf mi wysłał, że ktoś na Allegro sprzedaje hagiwagi w kolorze czarnym, no nie? I zgadnijcie, jak nazwał kurwa hagiwagi w kolorze czarnym sprzedawca, super sprzedawca na Allegro. Hagiwagi, edycja Edward, 40 cm. Paj mi się, pamiętam nie. Ja mam gówno pracę w calecentrze, coś muszę robić, by żyć. Chłop ostatnio chciał zgasić mi papierosa na twarzy, boję się. Ja pierdolę, Chryste panie. Czy zgłosiłaś to gdzieś? Powiedz, że u ciebie jest jakoś coś w tej sprawie ruszone. Założyłem wcześniej na tego, że te pranki, znaczy ogólnie, ja w tym momencie uznałem, że pranki są kijowe i przestało mi to sprawiać frajda. Rasistowski pierdolę z 40 centymetrów. Ale to się miło się tak nie dużo głupot, żeby ja zrobić sobie... Ja 58 521 559,34 jenów, wpłacił 10 zł. Proszę na dom. Tylko zaproś mnie, bo chcę uścisnąć po chwilę do Jana Jarnego. Jakoś pijanych milionerów nie widać. Materiał, no człowiek wyciągnął wnioski i zmienił content. Chociaż kurwa w sumie. Też algorytm nas zabił prank z tego, nie? Swego czasu. Miło się tak, piękna rzecz. Ja to gadałem już od wielu. Czad, dlaczego wpłynąłem na Twitter? 10 zł. Wykręciłam się z plackowych drinków mojej baby, żeby poćwiczyć i obejrzeć Stremka. Czy to dorosłość, czy będzie nudnym przegrywem? Nie, Sigma Mindset tak zwany. To co było tam wywlekane co jakiś czas. Miło się tak, piękna rzecz. Tam jest w ogóle ponad. Okay. A czy masz jakiś kontakt z... 10 zł i 69 groszy. Jakbyś wuja chciał zobaczyć w rubla, to łap link do mojego ik. Jest w wyróżnionych. Ja sprawdzę. Miło się tak, piękna rzecz. Boris Johnson wpłacił 10 zł. Yep. Dam ci 10 zł na szampon Johnson z baby. O, dziękuję bardzo. Patrzcie, jaki wróbel zajebisty. Miło się tak, piękna rzecz. Szanownej pani domotorki. Siedzący szynik wpłacił 10 zł. Mi się 18 zł zbliża wielkimi krokami. No, ale cię wciągnę winko XD. Cena obojętna. Pozdrawiam wuja. Babę wuja i czat na żywo. Trzeba sobie kup. Będzie dużo przystępniejsze. Cenowo będzie wyśmienite. Także jak ktoś sobie chyba zobaczyć, to tutaj jest nasza domotorka szanowna. Możecie sobie zobaczyć się tutaj. Pyk, pyk, pyk. I są Instastory z jej birbem. Gargamelem z tego, że był... Było tam wywlekane co jakiś czas. Ale to wyjaśnię przede wszystkim, bo tam jest w ogóle ponad. Okay. A czy masz jakiś kontakt z Gargamelem z tego, że był jakby ojcem twojego obecnego kontentu? Nie przyjeżdża na święta, nie daje mi prezentu swojemu synowi. Wypożyczonego nie wrócił. Nie mam z nim żadnego kontaktu. On chyba to zrezygnował z komentarzy. Nie wiem, kto się bardziej zagotował, przez ten fragment, jeżeli chyba to usłyszał. Czy Gargamel, czy Bardenga. Szanuję tą reporterkę bardzo. Jest dobra w swojej pracy, podkurwia szefa. Ten coś u paciorka. Jakiś wywiad właśnie, że Gargamel powiedział, że nie wiem, czy zmusiło mu. Nie mam pojęcia, ale wiem, że chyba odpuścił sobie komuś. Miłość, ale myślę, że jakby powrócił, to byłby osobą... Pracuję na infolinii w RTV AGD, codziennie dzwonią jakieś pojeby, co nie umieją sobie zamówienia... Jezus Maria, jak ja tam chodzę czasami kupić jakąś kurna patelnię na kiju czy coś takiego, czy szczoteczkę do zębów i słyszę te gówno burze, które się dzieją przy kasie... Miłość, tak spróbuję. Ci ludzie się tak tam awanturują na jakieś pierdoły, które sami... 10 zł. W listopadzie robi 18, chcesz wpaść? No ja nie wiem, nie wiem. Która byłaby w stanie wygrać z tobą jakąś... A będą mieć umieśnieni chłopcy? Nie, jakiś tam spór. Jeśli miałby rację w danej kłótni, no to by ją wygrał. No tak, tylko zazwyczaj jest tak, że każdy kurwa uważa, że ma swoją rację, nie? I każdego racja jest święta. Czy tak, no z Gargamelem jest tak, że on ma patrzenie na świat bardzo lewicowe. No tak, a to masz prawicowe. Nie, ja mam bardziej centralizowane, myślę. Ale włosy ugodne. Powiedziałbym totalnie, że z duetu DTP nie nazwałbym Gargamela lewicowym. No nie? Nie wiem, czy się zgodzicie. No, sam się chyba tak nie określił. Barka bym nie nazwał, ale Kuby tak niekoniecznie. To nowy pierdolec wpłacił. Nie do końca, tak, nie do końca. Kluczowa maskotka, zabawka, hit 40 cm, miłego wieczorku. Dziękuję. Wy to już nie? Na przykład nie wiem, czy wiesz, ale teraz była ostatnia afera, że Gargamel wziął udział w takim spocie. No Bartek jest dużo bardziej. Coś związane z aborcją. Ja widziałam ten spot. Ale aferę znasz? No, też bym powiedział, że bardziej liberał w jego przypadku. Ja nie słucham na bieżąco DTP, ale mi się zdarza posłuchać.